oczywiście zacznę od wątku miłosnego, bo tym najbardziej jestem zainteresowana, bo w nim biorę udział. Mam fantastycznego partnera, męża scenicznego w tej roli Sampor Czarnota, więc udało nam się fajnie zgrać i chyba tam coś iskrzy. Mam nadzieję, że to też doleci ta iskra do publiczności i pozaraża. Tak, ona jest moją żoną. To jest kopalnia pozytywnej energii, radości i wdzięku. No i chyba w naszym związku tak jest, że im po prostu bardzo, bardzo na sobie zależy, przez co dochodzi do takiej, a nie innej sytuacji. W każdym razie cała intryga zaczyna się z podejrzeń, że podejrzewam mojego męża, jakieś przebieranki, znajduję jakieś tam historie w domu i potem jakby cała komedia kryminalno-papierowo-dokumentalna rusza. A, że przewrotna jest historia i każdy mówi o czymś innym, używając tych samych określeń i słów. Dzieje się tutaj naprawdę wiele. No przede wszystkim sam tekst, który jest tak dynamiczny, ponieważ każda sekunda jest zadbana, jest opracowana, są wszystko scenki co do milimetra matematycznie dołożone i to było chyba to, co najwięcej sprawiało mi kłopoty, ponieważ jako większe doświadczenie na scenie, więc przede wszystkim pracuję tekstem, a tu jeszcze dochodzi matematyka całych scen, ale myślę, że właśnie przez to jeszcze bardziej jest podkręcona i myślę, że będzie bardzo zabawne. Nie chcemy, żeby to była stricte tylko komedia, oczywiście, bo to jest laughter through trees, śmiech przez łzy, tak? Żeby zobaczyć w siebie, bo my się najchętniej śmiejemy z siebie samych, widząc, tylko że jeśli nie dotyczy to nas. Ja tu mam bardzo miłe skojarzenia, ponieważ już Emiliana Kamińskiego znam od lat, ale ma coś, za czym bardzo tęsknię. Dbałość o słowo, o niepuszczanie jakby żadnego elementu tutaj na scenie, żeby wszystko było dopracowane i rasowe. Więc tej rasy i klasy tutaj jestem bardzo, z tego jestem bardzo pilnowana. To jest historia człowieka, który stracił pracę. No i z miłości chociażby dla żony, żeby nie pokazać, że jest słaby. Ja się mówię takie zdanie, bo straciłem pracę, ale wstydziłem się powiedzieć o tym Tinie mojej narzeczonej. Wiesz, co to znaczy dla mężczyzny? Czułem się strasznie. To jest takie ego męskie. I przez to pokazujemy, ja uważam, to jest fajnie pokazywać, jak widzimy silnego faceta, który jest wewnętrznie słaby, wrażliwy. Tak próbuję sobie to budować. I to jest chyba takie czyste, co powoduje, że między dwojgiem ludzi naprawdę jest coś, co mają tylko dla siebie. Bo najważniejsze tak naprawdę w tym spektaklu jest to, że on dzieje się tu i teraz, że dotyczy sytuacji, które mamy tu i teraz, w związku z tymi wszystkimi urzędami, jakie mamy, z tą całą biurokracją polską, z naszymi niedomówieniami, z naszymi kompleksami, z naszymi smuteczkami i wydaje mi się, że to przez to jest bardzo żywe, nakręcone przez nas i nasze własne doświadczenia, także myślę, że to będzie na pewno dużym atutem tego spektaklu. A poza tym, no jednak charakterologicznie jesteśmy tak fajnie dobrani, każdy z nas jest zupełnie innej bajki i przez to są bardzo fajne takie na łączach zderzenia, więc z jednej strony ja nie mogę na przykład Krystyna Tkaczy. To jest coś, co jest nierzadko może tak zgotować, tak po prostu, że ktoś się na mnie spojrzy, a Krystyna Tkacz to ma. To jest historia człowieka, który właśnie oszukuje urzędy, które, że tak powiem, trochę ośmieszamy i bawimy się, śmiejemy się z tej biurokracji polskiej. Powiem wam taki fragmencik krótki. To ja proponuję, żeby zostawił pan to do podpisu u mnie, do podpisu, a ja pana słonia o podpis i odeślę je panu do podpisu potwierdzającego jego podpis. I to jest, niech będzie jakby puentą tej, że tak powiem, historii, o której również opowiadamy. Komedia omyłek, mnóstwo niedomówień i oczywiście super happy endem.